Nie spodziewałem się, że dojdzie do takiego momentu, że będę stał tutaj na scenie przed wami i będę do was przemawiał na temat obowiązkowych szczepień. Gram koncert i nie jestem akurat najlepszy w mówieniu takich rzeczy, ale niestety pozbawiono mnie pracy, większość z nas. Ja się rodziłem w Związku Radzieckim, większość z was. Ja przyjechałem do Polski 30 lat temu. Urodziłem się w Związku Radzieckim, w kraju totalitarnym, w kraju komunistycznym, gdzie zabraniano ludziom mówić prawdę, gdzie kazano na każdym drogu mówić ludziom to, co. Myśleć tak, jak ludzie chcą. W 90-tych latach przeprowadziłem się do Polski. W 2010 roku decyzją świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymałem polskie obywatelstwo, przekałem się z rosyjskiego obywatelstwa. Co to oznacza? Stałem się wolnym człowiekiem. Znalazłem się w wolnym Polsce. Ale niestety, bo dbanie o nasze zdrowie, dbanie o nasze życie i przyszłość niszczy się małych, średnich przedsiębiorców, a wspiera się wielkich korporacji i banki, które nas terroryzują, nas zwykłych ludzi. Niedawno, około kilka dni temu, Wojciech Ross, wielki podróżnik i przedsiębiorca, powiedział, że według amerykańskiego Sanepidu, to się nazywa, a Center for Disease Control, to jest taki odpowiednik polskiego sanepidu. Zachorowalność na COVID-19 jest mniej więcej taka sama. Porównywanie zachorowalności do zwykłej grypy. Więc to jest ściema, cała ściema. To jest ściema! To jest ściema! Pandemia! To robi świat! To robi Polska! To robi świat! Przyjmuje całą gospodarkę, gałęzi gospodarki. Zabrania się chodzić ludziom do pracy. Zakazuje się dzieciom chodzić do szkół. Zakazuje się podróżować. A co robi rząd? Rząd chce wprowadzić przymusowe szczepienia. Ja to wiem. I kto to będzie robił? I jakim prawem, prawda? Oczywiście to zrobią urzędnicy. Jacyś tak zwani anonimowi autorytecie, którzy będą nas szczepili. Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi rozumnymi, mamy rozum. Więc skoro mamy rozum, to jesteśmy w stanie i powinniśmy sami siebie zadbać o swoje zdrowie, o swoją przyszłość. A o dzieciach mają decydować osoby, które najbardziej z nimi emocjonalnie związane, czyli rodzice. Powtórzyło. Jak widać, są źli ludzie, którzy chcą nam cały czas odebrać tą wolność. Ale znamy z historii wielkich narodów, z wielkim sercem, odważnym sercem, które potrafili obronić swoją wolność. I ja mam nadzieję, że wy wszyscy macie wielkie serce, które obudzi całą rzeszę Polaków w całej Polsce. Bo wolność leży w naturze człowieka. Człowiek się rodzi wolny. To jest fundamentalna wartość. To jest prawa naturalne. Więc brońmy naszej wolności. Bogiem. Dziękuję bardzo. Brawo! Dla Iwana Komarenko. Brawo! Brawo! Kilka osób chce do was mówić i zobaczyć wasze uśmiechnięte, szczęśliwe.